a ty teraz bzykasz moją drugą dziewczynę. Co robię? Bzykasz jego dziewczynę. Ale co, Daniel, ale co ty gadasz w ogóle? Zacytowałem słowa piosenki Krawczyka. Ale kurwa, Daniel, jakie bzykasz swoją byłą dziewczynę? Człowieku, ona chciała już dawno od ciebie uciec, ale ty ją kurwa zamykałeś w domu. Ty wychodząc kurwa na obróbki, zamykałeś ją na klucz. Ja mam zacząć rzygać kurwa, jaka jest prawda o was? Mam was skończyć w tym momencie kurwa? Tego chcesz? Człowieku, co ty pierdolisz w ogóle? Ona się chowała po toalecie, bo się ciebie bała, kurwa, poza kamerami ją poniżałeś, człowieku, kurwa, karmiłeś ją prochami, kurwa, wlewałeś w alkohol. Ona myślała, że uciekła od patologii, a ty ją uzależniłeś od siebie. Zabierałeś jej pieniądze, kurwa, wszystko. Ona już dawno chciała się uwolnić, ty jej zakazywałeś, kurwa, z rodziną kontakt. Ona musiała urwać z tobą, ona musiała po kontakt się chować, żeby z matką porozmawiać. Ty kretynie, masz jaja, kurwa, to tu przyjedź. Wyzwałeś prawdę, bo boisz się prawdy? Od tygodnia pierdolisz, kurwa, dobra, na lajku. Dajmy teraz Danielowi się wypowiedzieć. Oddychaj, ja nie mogę człowieku. Mordę zamknij, pajacu. Kto to jest w ogóle? No dajmy się wypowiedzieć. Śmieć, który znęca się, kurwa, nad matką i nad kobietą? Adrian, jak będziesz przekrzykiwał, tak, to pomogłem jej, bo byłem jedyną osobą, do której mogę mieć kontakt. Bo chuju, przetrzypywałeś jej telefon. Dajmy, nie, ty jej nawet posłuchaj. Dajcie mu jakiś nerwozon, kurwa! Ty jej nawet telefon kupiłeś, kazałeś się spłacić, a na streamie mamy, kazałeś powiedzieć, że od ciebie! Adrian, zajebiście, że tam rosną ci, kurwa, widownia, bo widzę, jak cały czas zerkasz, ale daj się wypowiedzieć Danielowi.